wspólnie z moim małym pomocnikiem, moją córką, pokażę Wam, jak przygotować, w naszym wypadku jest to niedzielny obiad, na który zrobimy ziemniaczki. Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj nie łowię ryb, ale z rybami będę obcował. A mianowicie pokażę Wam, jak przygotować wspaniałą rybę, na przykład na niedzielny obiad. Moim pomocnikiem dzisiaj będzie moja córka Ada i wspólnie zrobimy, mam nadzieję, że pyszne danie. Liczę też, że może komuś z Was nasz przepis po prostu się przyda. Także zapraszamy Was na film. No i cóż, miejmy nadzieję, że Was to zainteresuje. Tak, już nie przedłużajmy. To, co będzie Wam potrzebne, to na pewno ryba. W naszym wypadku będzie to... Dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was dorsza. Czyli rybę, którą... Dzisiaj postanowiliśmy dla Was przygotować dorsza. Czyli rybę, którą my naprawdę bardzo lubimy, ale równie dobrze może być to każda inna ryba. Zrobimy różową rybę. Jezu, ciężki temat. Dzisiaj postanowiłem przygotować dorsza, ale równie dobrze Wy możecie zrobić każdą inną rybę. Liczy się sam sposób przygotowania tego i może komuś z Was się to przyda. Tak jak mówię, kiedy nie mam je na rybach, a chcę z rybami obcować, każdy sposób jest dobry. Będziemy potrzebować niewątpliwie masła, czosnku, papieru do pieczenia, jakichś dodatków, w naszym wypadku to będą ziemniaki. Niedzielny obiad, tak? I dodatkowo jakaś surówka, coś zielonego. Zobaczę, co mam w lodówce i później przejdziemy do przygotowania. Tak czy inaczej, mój pomocnik w tym momencie zajmie się czosnkiem. Także czosnek, deska do krojenia, nóż, dziecko. Jedziemy. Jest czosnek, należy go obrać. Mały nożyk poproszę. Mały poproszę. I pokroić. Mały nożyk. Mały nożyk. Tutaj kładź te łupinki, później je wyrzucimy. Mały nożyk. Kolejny podejście. Proszę, mały nożyk. Do filmu użyjemy tylko najlepszych ujęć. Prawda? Ja w międzyczasie obrałem ziemniaki, które już włożyłem do garnka z zimną wodą. Trochę je podgotuję, a potem albo usmażę, albo upiekę. Moja żona zawsze zwraca mi uwagę, żebym zachowywał porządek w kuchni. No i rzeczywiście staram się to robić, ale nie zawsze mi wychodzi. Natomiast w momencie, kiedy zakończę przygotowanie swojego dania, no to zazwyczaj jest ono w porządku, tak? Także jakoś mi się zawsze udaje. Mam nadzieję, że uda mi się i tym razem. Ada zajmuje się czosnkiem. Nasze ziemniaki już powoli zaczynają się gotować. Ja w międzyczasie wyjmę z lodówki rybę, umyję ją i osuszę. Tak jak oglądałem najróżniejsze programy kulinarne, to podobno bardzo ważne jest to, żeby nie solić ryby przed jej smażeniem. Tylko właśnie w momencie, kiedy ona będzie już na patelni. I dodatkowo ważne jest to, żeby rybę, którą będziemy robić, wyjąć wcześniej z lodówki, tak aby ona ogrzała się mniej więcej do temperatury pokojowej, no żeby nie była taka mocno zmarznięta. Więc ja wyjmuję rybę z lodówki. Ada, krój ten czosnek drugą stroną noża. Pomylił się kucharz. W naszej lodówce znalazłem szpinak, także
do ryby będzie szpinak. Ale do szpinaku trzeba dodać czosnek. Tak w tych kawałeczkach by był smaczny. Rybę będę smażył na patelni, ale nie bezpośrednio. Użyję do tego papieru do pieczenia. Tak, żeby ryba nie miała bezpośredniego kontaktu właśnie z patelnią. Gorąca pokrywka idealnie sprawdzi się w momencie, kiedy chcemy dopasować papier do pieczenia do patelni. Czosnek jest prawie obrany, więc ja zajmę się przygotowaniem patelni. Rybę będę smażył na maśle, więc na zimną patelnię wyjmę masło i wezmę w tym maśle, po prostu zanurzę czosnek i ono będzie się roztapiać. I tym samym przejdzie właśnie smakiem tego czosnku. O, właśnie tak. Tato, pokazuję czosnek. Dobrze. To ja opłuczę łapki. Zaraz będzie mały kuch. W międzyczasie przygotuję czosnek do szpinaku, więc trzeba go bardzo posiekać drobno. A wręcz nawet rozetrzeć. Żeby łatwiej rozetrzeć czosnek, dodaję trochę soli. Tatuś zawsze tak robi. By się nie trudzić. Już, czosnek gotowy już. Ja już też mam gotowe. Wydaje mi się, że ziemniaki już się ugotowały, więc odleję wodę i pokroję je w części i wrzucę je do smażenia. Do masła ten... Czosnek? Czosnek. Przerzabię je obrany? Tak. Bardzo ładnie. Tak, maszełko, mam też czosneczkę, już puszcza. Dobra. Teraz tygrysie będę potrzebował oleju. Olej? O. Powoli zacznę rozgrzewać kolejną patelnię. Nagrzeję na niej olej. Lej. Okej. Tak? Już. Bo nie chciałbym się, żeby było olejem. Dobra. Olej możemy już schować. Masło nam się rozpuszcza. Także niebawem przejdzie smakiem czosnku. Łomniam, bym zły, bym wzięła sobie łyżeczki, kawałki i zjadła kawałek. Nie, może na razie nie. Dlaczego? No bo to jest zimne. Weź się wrzuć. Mi to nie przeszkadza, że jest zimne. Nie wiem jak wasze dzieci, ale moje uwielbia masło. Naprawdę, może jeść je łyżką, co zresztą widać. Ja bym tak nie mógł.
Tak, chcę. Okej, ziemniaki się smażą. Masło roztopione. Już, sałatka. Sałatka. No nie wygląda zbyt ładnie. Miejmy nadzieję, że smakuje lepiej niż wygląda. Albo chociaż... No pachnie ładnie. Wystarczy zamknąć oczy. Spróbuj. Nie, ty spróbuj. Nie! Ty masz spróbować. Dobra, pozostajemy przy szpinaku. Okej, okay. Na trzeciej patelni zrobimy szpinak. Więc... Na początku... Oliwa z oliwą. Zimna patelnia. Do tego czosnek. Czosnek. Dobra, czosnek się posmaża. Nie można go spalić. Chcecie zobaczyć, ile masła na przekąskę? Do czosnku. Szpinak. Dużo, prawda? Więc musimy zjeść. On za moment zmniejszy swoją objętość. Szpinak weźmiemy na mniejszy płomień, a tutaj już zajmiemy się rybą. Do szpinaku sól i pieprz. W międzyczasie ryba. Sucha. Zawsze należy pamiętać, żeby smażyć rybę od strony skóry. Więc wkładam ją na patelnię. Bez jakiegokolwiek solenia i tak dalej. Rybę zawinę, żeby szybciej złapała temperaturę. Niech tak będzie. Ok, szpinak już prawie gotowy, ziemniaki tak samo, ryba się smaży. Ja w międzyczasie pokroję cytrynę, bo nie wyobrażam sobie ryby bez cytryny. Cytryna koniecznie sparzona i wyszorowana. Ryba złapała temperaturę, więc to jest ten moment, kiedy można dodać do niej soli i pieprz. Dobra. Ryba na drugą stronę. Dobra, sprawdźmy ziemniaki. Ziemniaki lada moment. Każdy z boków już prawie przysmażony. Ryba. Bardzo ważne jest, żeby stale podlewać rybę roztopionym masłem, bo tak naprawdę to w nim znajduje się masa smaku. Okej, okay, dobra. Biorę się za zdejmowanie ziemniaków z ognia. One mają masę tłuszczu, więc odsączę je na ręczniku papierowym.
Moje ziemniaki wyglądają w ten sposób. Także są naprawdę ekstra. Ok, wszystko jest już gotowe, więc pozostaje tylko nałożyć rybę i ziemniaki na talerze, zawołać moje dziewczynę. No i tyle. No i tak wygląda niedzielny obiad łowcy i jego rodzina. Ryba z ziemniakami i zieleniną. Dobra, obiad zrobiony. Zapraszam moje dziewczyny, a was żegnam. Myślę, że niebawem się jeszcze spotkamy. Nie wiem w jakich okolicznościach, ale na pewno będzie to miało związek z rybami. W ten czy w inny sposób. Dzięki Bogu za zmywarkę.